Wiadomości sportowe. Krzysztof Kuziemski, dobry wieczór. Zawodnik z Zawiszy Bydgoszcz Marcin Lewandowski bez problemu awansował do półfinału biegu na 800 metrów podczas rozpoczętych dzisiaj w Moskwie lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. W swoim biegu eliminacyjnym zajął drugie miejsce. Mniej szczęścia miała zawodniczka Wektry Wocławek w starcie na 3000 metrów z przeszkodami Katarzyna Kowalska. Z każdego biegu w sesji porannej do półfinałów awansowało trzech najszybszych biegaczy oraz sześciu z najlepszymi czasami z całej stawki. Lewandowski pobiegł w pierwszej serii w pełni kontrolując sytuację przez dwa okrążenia. Ostatecznie zajął drugie miejsce z czasem minuta 47 sekund i 83 setne. Zwycięzcą biegu był Francuz Boss, a tuż za bydgoszczaninem na metę wbiegł Włoch Giordano Benetti. Na 230 metry się przesunąłem. Na drugą pozycję i tak już spokojnie utrzymałem. Na ostatniej prostej parę razy się odwracałem, właśnie spokojnie kontrolowałem bieg. No ale nie ma co się dziwić, tempo biegu dzisiaj było bardzo spokojne. I w sumie cieszy mnie to bardzo, bo mogłem zaoszczędzić trochę energii. Mało brakowało, aby bydgoszczanin nie dotarłby w ogóle do Moskwy. W Szwajcarii, gdzie spędził ostatnie dni przed zawodami, urzędnicy na lotnisku podważyli ważność jego paszportu. Do Rosji przyleciał w nocy, z piątku na sobotę, zamiast w czwartek. Szwajcarska policja nie przepuściła mnie do Moskwy, uznali, że mamy rozwalony paszport. To był paszport, który przekazałem do ambasady wcześniej rosyjskiej, gdzie podbili mi wizę, czyli uznali, że jest wszystko okej. Jednak policja w Zurychu nie zaakceptowała tego. Na biegu eliminacyjnym swój udział w Mistrzostwach Świata zakończyła Katarzyna Kowalska, zawodniczka Wektry Wocławek i aktualna mistrzyni Polski. Zajęła 16 miejsce w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Do awansu zabrakło jej 2 sekund. Czwórka bez sternika z dwoma zawodnikami toruńskich klubów w składzie zdobyła pierwszy brązowy medal dla Polski w wioślarskich Mistrzostwach Świata Juniorów w Trokach. Po brąz popłynęli Damian Krawitkowski, budowlani SMS Toruń, Michał Zaporowski, AZS UMK Energa SMS Toruń oraz Michał Iskra, PTW SMS Płock i Łukasz Krajewski, PTW SMS Płock. Na kortach klubu SKT rozpoczął się turniej Bydgoszcz Poland Centrum Cup. To już trzeci letni Futures ITF. W głównej fazie zobaczymy 10 Polaków, natomiast w grach eliminacyjnych aż 43. Pula nagród to 15 tysięcy dolarów. Turniej miał być rozgrywany na otwartych kortach. Niestety opady deszczu pokrzyżowały plany organizatorów. Dzisiejsze eliminacje odbyły się w hali SKT Centrum. Jesteśmy w tak dobrej sytuacji, że dysponujemy 4 kortami krytymi i mogliśmy mimo niesprzyjających warunków rozpocząć ten turniej. Zjawiło się bardzo dużo zawodników, 64 mamy w eliminacjach, było nawet więcej. Pula nagród to 15 tysięcy dolarów. W Bydgoszczy pojawiło się wielu dobrych tenisistów zagranicznych, na czele z Francuzem De Griffem i Portugalczykiem Mociado. Jednym z trzech reprezentantów klubu SKT jest Mikołaj Szmyrgała. Nadzieje są spore, no ale trzeba najpierw przejść eliminacje, a nie są one łatwe, więc z każdym meczem będziemy sobie stawiać nowe cele. Turniej potrwa do 18 sierpnia. Mecze rozgrywane są na kortach przy ulicy Nowotoruńskiej 8. Wstęp jest bezpłatny. W pierwszej lidze piłkarskiej Olimpia Grudziądz pokonała dzisiaj na własnym boisku Puszczę Niepołomice 3-1. Bramki dla Olimpii zdobyli Maciej Kowalczyk, Maciej Rogalski i Marcin Smoliński. Z kolei bydgoskie piłkarki przygotowują się do nowego sezonu. Po obozie przyszedł czas na gry kontrolne. Drugi zespół KKP Metal Group pewnie pokonał na swoim boisku ligowego rywala Tucholankę Joltex Tuchole 10-4. Natomiast zespół seniorek zremisował bezbramkowo z Beniaminkiem Ekstraligi Zagłębiem Lubin. KKP Metal Group i Tucholanka Joltex Tuchola to bezpośredni rywale z drugiej ligi. Celem bydgoszczanek na ten sezon jest awans na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej. Oba zespoły są na różnym etapie przygotowań do sezonu. Gospodynie są już po obozie i spokojnie wchodzą w rytm meczowy. Natomiast zespół gości trenuje zaledwie od tygodnia. Na dzisiaj 15 dziewcząt gotowych do gry, to jest za mało. Szukamy posiłków zespołu Sokoła Więcbor, który już nie przystąpił w tym roku do rozgrywek trzecioligowych. Różnice w przygotowaniu dobrze było widać na boisku. Bydgoszczanki dominowały i pewnie wygrały z drużyną z Tucholi 10-4. Co ciekawe, mecz rozgrywany był w tercjach. Każda z nich trwała pół godziny. Plan jest jeden, czyli awans do pierwszej ligi. No i wszystko robimy ku temu, żeby ten cel zrealizować. Sparing rozegrał również pierwszy zespół KKP. Podopieczne Remigiusza Kusia po dobrej grze bezbramkowo zremisowały z Beniaminkiem Ekstraligi Zagłębiem Lubin. Za tydzień seniorki zagrają kolejny mecz kontrolny. Tym razem w Bydgoszczy. Rywalem będzie drugoligowy Stomil Olsztyn.
Dzisiaj zakończył się rajd rzeszowski. Kolejna eliminacja samochodowych rajdowych mistrzostw Polski. Bydgoszczanin Marcin Gagacki zajął drugiego dnia zawodów w swojej klasie N drugie miejsce. I po całej rywalizacji w Rzeszowie Gagacki objął prowadzenie w klasie N mistrzostw Polski. Pokonywanie przeszkód to ich pasja. Po raz kolejny na parkurze w toruńskim Kaszczorku spotkali się zawodnicy walczący o medale Mistrzostw Polski Amatorów w skokach przez przeszkody. Jeźdźcy na sportowo uczcili pamięć Tomasza Pacyńskiego. Blisko 150 jeźdźców z różnych zakątków Polski zaprezentowało swoje umiejętności podczas Mistrzostw Polski Amatorów w skokach przez przeszkody. Mimo że były to zawody amatorskie, nie brakowało przejazdów na bardzo wysokim poziomie. Te mistrzostwa mają jakby przetarcie dla tych ludzi, zwłaszcza młodych, którzy uprawiają to jeździectwo i oni ewentualnie mogą się później gdzieś tam mierzyć już w zawodach ogólnopolskich. Celem zawodów było sprawdzenie umiejętności, dokładności i wytrenowania konia skaczącego pod jeźdźcem. Uczestnicy pokonywali przeszkody o wysokości od 65 do 110 cm. Dodatkowym utrudnieniem było błotniste podłoże. Trochę mokro. Konkurs bardzo ciężki, ale jeźdźcy dali radę. Zawodnicy walczyli o medale w czterech kategoriach. Swoje umiejętności na tle najlepszych jeźdźców postanowiła sprawdzić m.in. 15-letnia Wiktoria Żybord. Młoda dżokejka rok temu wywalczyła złoty medal Mistrzostw Polski Amatorów w kategorii junior. Jej przygoda z jeździectwem rozpoczęła się właśnie tu, w Kaszczorku. Te zawody są bardzo fajne, ponieważ pozwalają na dalszy rozwój i dzięki temu mogę tu powrócić rok później i startuję już w wyższej klasie. Zwycięzców Mistrzostw Polski Amatorów w skokach przez przeszkody poznamy jutro. Dziś to wszystko. Na kolejny serwis sportowy zapraszam jutro, jak zwykle po wieczornych zbliżeniach. Dobranoc.